A idźcie z tą pogodą. Od rana pada. Wczoraj, no ogólnie cała noc już pada. I ogólnie jest do dupy. Chciałem, tak to jest, jak się chce kosić trawę, to ten, to od razu. O, no pięknie. Który to zmajstrował, co? Tiedek pewnie. Co żeś zrobił? Co? O, cielak wyłazi. Chyba jej pomogę. Tutaj tak. Widać, że już chce wyjść. O, chodź, chodź, cielak. O. Hejla, hejla, hejla. No. Dobra. Krowa nie chce wstać, jest świeża po porodzie. Cielak jest byczek. A krowa go już liże, także. No trochę spuchnięty język ma cielak, bo już widocznie trochę siedział w takiej pozycji. Trochę się musiała cielić. Ale ten po chwili wstanie. I mam nadzieję, że z cielakiem się przeniesie tu na suche. Dobra, ja miałem dwa cielaki do zakolczykowania. Mam kolczyki. Idziemy szukać cielaków. Najpierw zobaczymy, ile ich jest, bo możliwe, że jakieś doszły. Trzeba zawsze policzyć, czy bez kolczyków ile ich jest. Ogólnie ten, wczoraj sprzedałem, jest jeden. Tego chyba nie było. Nie, to jest jałówka. Nie kojarzę jej. Musiał sprawdzić. No tu są dwa. Byczek, jałówka. Tamten ma kolczyki. Tu wszystkie mają kolczyki, dobra. Czyli te dwa brązowe, to wiem, że były do kolczykowania tamtą. Od której to jest? Od tej? Nie, no ta nie. Ta chyba. A. Która mi się tu wycieliła teraz? No ta nie. To też nie. Gdzie masz mamusię? No mów. Gdzie masz mamusię? Może na dworzu? Zerkniemy. O, tu jest jakaś. Pokaż ty mi twój numer. 9100. Dobra, jałóweczka 9100. No. Dobra, to już jest. Teraz kolczykujemy te. Zobaczcie ten, jakie oczka ma. O, jak Bambi. Ej, nie bój się, nie bój się. Co Bambi? Tak się nazwiemy? Bo i tak cię nikt nie kupi, taki mały jesteś. Bambi, nie uciekaj. A jeny, szkoda, że nie jałówka. Nie? Jak sarenki. Kurde. Teraz dopiero zauważyłem, że krowa mi rozdzielczość zmieniła. I tak głupio nagrywało w głupiej rozdzielczości. Wzięła do buzi tą kamerkę, to musiała zmienić rozdzielczość. Ale nic, już teraz jest dobrze. Idę do tego rowu, bo tu od rana chłopaki działali i wysypali gruz do rowu. No, tu świeża dostawa ziemniaków. Ogólnie te ziemniaki miałem w planie
do silosu rzucić. No ale, a tu w sumie jeszcze trochę dorzucić będzie można. Tu podwalić trzeba będzie. No, tak to mniej więcej wygląda. W sumie to wyrównam później i zobaczę, tutaj z tego zepchnę. No, no tak to wygląda. Dobra, ja wezmę, zacznę. Ale tu błazów jest do wszystkiego. No, bo tu rano papierkowe sprawy miałem znowu. I tak chłopaki tu działali. Ale co, ja idę zobaczyć tutaj do tej studzienki, jak to wygląda. Zaraz wezmę szofera. Tu wezmę te opony, najpierw muszę zrzucić. Ale tak. No, tu już trochę ziemią zeszło, ale woda przychodzi jeszcze. Także to nie ma problemu, tu chyba gdzieś płynie i przesiąka. No. Te opony będę musiał zrzucić i zobaczymy, jak to tu wygląda. Trochę namoczyło tutaj, także będzie łatwiej się zgarniać. To jeden plus. Także chociaż coś. Dobra, muszę też zwalczyć te opony tutaj. Zrzucić. No, chłopaki jeszcze obornik wożą, tu opony mam już wyrzucone. Dzisiaj już się za to nie będę zabierał, ale tu jutro trzeba będzie ściągnąć tą folię i ten, i wyrzucić stąd wysłodki. To idę zobaczyć z drugiej strony, bo tam niestety uszkodziłem folię, bo tam miałem oponę z felgą i nie mogłem go stamtąd wydostać. Musiałem od drugiej strony wyłapać szoferem i przy okazji uszkodzić folię. Ale nic, idę tam obejrzeć, jak to tam wygląda. No, trochę opon tu się nazbierało znowu. Tam jeszcze mam oponki, ale tu położyłem, żeby już na pierwszy pokos, żeby przykryć. Tu jeszcze siatkę mam do zabrania. Z jednej strony dobrze, że to tylko na łączeniu pękło w sumie. Ale tak to mniej więcej wygląda. A zepsute jest, ale, ale pod spodem jest. Pod spodem jest ok. Tutaj to już jest dobra karma.
No mówię, warstewka jest popsutego. Nie wiem jak tam dalej, bo tu jest na łączeniu. Jak to wygląda? O, jest takie ciasto. 5 cm powiedzmy, ale na szczęście na dole jest dobrze. Także no, jutro zobaczymy, otworzy całe. Dzisiaj nie ma jeszcze co. A, już bumaki całe w tym. No, tutaj gruzu trochę poszło. Ale trzeba jeszcze dorzucić, chyba trzeba będzie. Chociaż w sumie tą ziemię tam przy silosiku jest, to tą ziemię ściągnę i będzie dobrze, mi się wydaje. No, nie wiem jak to z tą pogodą. A krowy widać na łące. Ostatni dzień tutaj są na tej łące z tyłu. Jutro idą tam obok tego pola rzepaku będą chodzić. Nie wiem czy widać tutaj, ale no, za polną drogą to jest. Tutaj już ładnie odrasta, tu gdzie pierwszy raz były. No i teraz chodzą tu, z tyłu. To pole będę chciał skosić, bo tak się obawiam, że za długa ta trawa będzie później. No, także tu skoszę, będzie fajny odrost, już gnojowice polejemy. No i tutaj chłopaki wożą. Jak jutro będzie padać, to jeszcze się skuszę, żeby tutaj gnojowice wylać. Chłopakom powiem, żeby beczki zaczepili i będziemy lać gnojowice. A jak będzie pogodne, w sumie miałem zobaczyć pogodę, jaką zapowiadają. No i tak u mnie pogoda wygląda. Środa, w dzień deszcz, potem znowu w nocy, w środę jest sucho, czwartek jest sucho i piątek, jakby się okazało później, że tutaj jeszcze sobotę będzie sucho, to by było idealnie, bym znowu, jutro byśmy zaczęli kosić, jutro byśmy zobaczyli, wtedy zobaczymy, w zależności od tego czy będzie padać czy nie, byśmy zaczynali kosić. Czwartek sucho, czyli tam jeszcze dokończyć zgrabianie. I w czwartek może byśmy już zaczęli i w piątek wtedy jeszcze kolejny dzień byśmy mieli na zbiór. Także może zaryzykuję z lucerną, bo nie chcę, żeby za długa była. Bo w tamtym roku za długą skosiłem i mi się położyła wtedy. Zobaczę jutro rano jeszcze, jak tam z pogodą będzie. Tak to jest z tą pogodą w rolnictwie. Raz jest za mokro, raz jest za sucho. Raz jak ma padać to nie pada, jak ma nie padać to pada. Nigdy nie dogodzisz rolnikowi. No ale co zrobić? Tyle, bo już zaraz dojenie. Pokażę wam jak łąka wygląda.
No i dobra. Idziemy po krowy. Czemu mnie zamknęłaś? Tu trzeba otworzyć. Już przyszły. Co? Nie, wszystkie jeszcze nie. No. Dobra, to ja już pójdę tam na obkoło. No tutaj ta siana trawa trochę zagłuszona przez chwasty. Jak tutaj będzie trochę twardziej, bo teraz widzę miękko się zrobiło, to przyjdę kosiarką, takim traktorkiem ogrodowym i skoszę te chwasty, żeby tu nie rosło za bardzo. No tutaj to pole też będziemy kosić, bo to już dosyć sporo stoi. Także tu stały wcześniej konie, dlatego tu jest mniejsza. Teraz stoją tu. Ale tu też już ładnie odbiła ta trawa. O. Dobra, piękny widok. Krowy na łące. Jak ja kocham takie widoki. Aha. Idę zobaczyć, bo no to fajna trawa jest. Tu jest gęsta. Mokro. No ona za długa tutaj. Ta idzie do koszenia. Tam za polną pójdą na jutro prawdopodobnie. Zobaczę jeszcze. Czy dzisiaj jeszcze tu, czy jutro jeszcze tu będą mogły chodzić, czy nie? Czy już jest koniec tutaj trawy? No, dalej. I hop. I hop. Do domu. Do domu już. Na dojenie. A idą, idą. Elegancko. I hop, dalej. No już idziemy, hop. No, tu już ładnie wyjedzone mają. Elegancko. O. No. Tu się całkiem inaczej chodzi. Pipek! Nie, 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 nie. No. Na jutro to już jest za krótka ta trawa. Teoretycznie mogłyby jeszcze być takie coś, ale to trawy mamy na razie wystarczająco. Szybszy odrost będzie, jak dłuższe zostawimy, także jest ok. No, ostatni dzień tutaj, jutro idą na drugą stronę drogi polnej, także tam się będą zajadać na kilka dni. No, jednak krowy na łące, coś pięknego. Jest dużo plusów, bo
wiadomo, nie zawsze jest łatwo z krowami na łące, bo jednak trzeba pimpek zostaw ją, bo te schudki jednak trzeba trochę ogarnąć, trochę roboty jest więcej na łąkach, ale za to mamy mniej roboty w oborze, także to się rekompensuje. No. Nie ma nic tańszego niż krowy na łące. Zabierają nam trawę, koszą ją, przy okazji nawożą, jak tu widać, tu w oborze nie musimy zgarniać korytarzy wieczorem, bo krowy przybywają w ciągu dnia na dworzu. Nie musimy magazynować tyle paszy. Ogólnie, jak już wcześniej kiedyś mówiłem, najchętniej to bym po drugiej stronie tam ulicy postawił jeszcze jedną dojarnię, całe to pole ogrodził, tam jest 40 hektarów, także to wtedy byśmy mogli dzień i noc na łące wypasać, to jest no marzenie, kiedyś na pewno się spełni i wtedy będzie już w ogóle w sezonie wypasu praktycznie obory będą stały puste, będziemy mogli też młodzież wypuszczać na dwór, bo na przykład jakbyśmy mieli wystarczająco pola, to byśmy zrobili to tak, że wchodzą krowy, 5 dni tutaj by były zamiast 8 i wchodzą tutaj jałówki wyjedzą wszystko do czystego, wtedy lejemy jeszcze gnojowice, czekamy 3-4 tygodnie, kosimy i wtedy by było elegancko wszystko. I znowu nawożenie gnojowicą i już wyczekało na następny wypas. Tutaj rzepak sąsiada w striptilu. Fajnie wygląda. Tu delikatne błotko się robi. No ale wiadomo, z tym się trzeba liczyć. Ogólnie jestem ciekaw, jak to wygląda na tych matach, bo dzisiaj jeszcze nie byłem, bo nie zamknąłem dzisiaj łąki, bo zapomniałem całkiem. I widzę, że jakaś przeszła. Młoda. Aha, ona u sąsiada jest, kurde. Jak ty to zrobiłaś? Ej. Mała. Jak ty to zrobiłaś? Teraz musisz przejść jakoś. Czekajcie. Tutaj mogę odpiąć. Mam nadzieję, że za dużo szkód nie zrobiłaś sąsiadowi. Tak, tutaj muszę odpiąć, żeby prądu na pastuchu nie było. No dawaj, puszczaj. Dobra. Prąd jest wyłączony. Teraz tu, czekaj, jałówka. To młoda jest. Tutaj weźmiemy. No dawaj, puszczaj. Puść druta, no. Zardzewiało. Spróbuję tak go odpiąć. No już, mała, już. O, dobra, poszło. Nie uciekaj. Dobra. No chodź.
Aj. Kurde. Dobra. Mam nadzieję, że tylko ta jedna przeszła. Ogólnie ten. O, takie coś byśmy mieli wszędzie. Jakby nie ten. No tu mi nie starczyło tych mat do końca. A jak możecie tu zauważyć, tu jest ok. Wiadomo, trochę błota wnoszą na tą matę, ale tu już jest twardo. Woda schodzi na bok. Jest w miarę fajnie. Chyba za ślisko nie jest, bo nie widzę nigdzie śladów. No tu delikatnie się ślizgały. Ale tak ogólnie to nie ma dużo śladów po ślizgu. A, tu widać. Ale to wiadomo, no. Trochę się ślizgają. Ale niedużo, także jest ok. Tutaj jak jutro na przykład słońce przyświeci, to moment obeschnie. Tutaj na bokach jak kretowiska poryły. Niemożliwością to jest. A, tą rurę też muszę stąd zabrać. No. No. Jestem po wgonieniu. Ogólnie po dojeniu, po wgonieniu cielaków. Jestem zmachany, ale co? Jeszcze trzeba nakarmić bydełko. Jeszcze tym paszowozem. Kurde. Ale mi się już nie chce. Dzisiaj. Zmachany jestem. Jeszcze muszę zrobić przejście na tamtą łąkę. Żeby było. I co? No, na dzisiaj kończę. Karma wysypana. Ten. Co chciałem powiedzieć? Karma wysypana na łące. Ogrodzenie już częściowo zrobiłem. Jest 10 po 10. Idę montować filmiki i spać. Jutro o 5 wstaję i dokończam ogrodzenie, także trzymajcie się i do następnego. Na razie.